Siemko, Tomko, witam Was na kolejnym odcinku serii Od Zera do Europejczyka. Zapraszam Was oczywiście na stronkę pandziki.pl, gdzie macie fajne koszulki i bluzy. I na Twitcha macie live'y tam oczywiście codziennie, więc mam nadzieję, że wpadniecie. A te linki oczywiście tam siedzą sobie w opisie, więc nie ciężko je znaleźć. Dobra, dzisiaj przejrzymy sobie znowu dziennik, czy coś znajdziemy ciekawego, co pozwoli nam gdzieś coś ominąć, szybciej sprogresować. Mianowicie zaczniemy sobie od rybek. Zjedź z 5 rybek. No to nie jest to trudne jakoś. Ale mamy też, żeby złapać rybki warte 10 tysięcy. Słuchajcie, ja ani razu rybki nie złowiłem na tym koncie. A mam 6 na 10 tysięcy. Więc może teraz po prostu sobie zjedzmy kilka rybek. No oczywiście nam się to nie pokaże. Tak. Musimy sobie pozamieniać i wtedy tak. Catch type of fishes. Okej. No i teraz pytanie, czy nam to zaliczy? Jedna taka ryba w ogóle daje nam 75 fejmu, nie? Więc jeśli pojem ich odpowiednio dużo... O, proszę. Zobaczcie, zaliczyło. Zaliczyło. Mianowicie pojadłem sobie rybki i nie łowiąc żadnej ryby, dostaję tutaj expa. Czyli to, żeby zjeść sobie ryby, no to wiadomo. Ale to, żeby złapać ryby warte ileś tam fejma, no to widzicie, to już zalicza w ten sposób, że po prostu nieważne czy złowicie, czy zjecie tą rybę, czy jakąkolwiek w ogóle, to dostajecie fejma. No bo tak działa ogólnie rybactwo, tak zawsze działało, że jedzenie rybek to był taki, tak jak teraz macie książki dla pozostałych, że możecie sobie przyspieszyć progresję po prostu zjadając coś. Tak samo dla rybactwa zawsze można było zjeść te ryby i one oczywiście dają nam bonusy, tutaj chociażby ten sum daje bonusową regenerację do zdrowia. Ale daje nam też fame rybacki. No i właśnie. I dzięki temu możemy właśnie jednocześnie progresować sobie rybaka, jeśli chcecie pójść na skróty, pozjeść sobie troszkę rybek. A nie trzeba będzie ich łapać, tylko w ten sposób tutaj zdobędziemy właśnie ten fame załapanie po prostu jedząc. Więc to takie pierwsze na skróty. Ale zauważcie, że mimo, że tutaj, żeby złapać ryby warte ileś tam fejmu, to i tak zjadłem taką rybę, a tego już mi nie zaliczy. Więc tutaj już musimy normalnie 3 różne typy rybek, no niestety, złapać. No to raczej nie jest ciężkie. O ile na przykład 30 średnich skrzynek na Open Worldzie to jest rzecz, którą faktycznie no, trzeba znaleźć taką skrzynkę, to otwarte skrzynki, tak nazwali, Open 100, Open World Treasure Chest. Tak, jeśli będziemy na open worldzie, czyli na otwartym świecie i otworzymy 100 skrzynek, ale właśnie jakichkolwiek, no to nam zaliczy. Czyli mogą być to też te skrzynki, które znajdziecie na mistach. Nawet te kuferki. Tak, takie pierdziki malutkie, które widać tylko z małej odległości, które się respią z krótkim czasem na otwarcie. One też są tutaj zaliczane. Więc po prostu krążąc po mistach, czy żółtych, czy czarnych, jak traficie na taki kuferek, to wam tutaj zaliczy. No nagroda może właśnie dlatego nie jest jakaś super. 200 tysięcy silvera, wcześniej jest 100 tysięcy. Więc w sumie mamy tutaj jakieś 300, ale dwie misje do zrobienia. I to w bardzo prosty sposób, więc nie trzeba się wysilać gdzieś tam na faktycznie czarne mapy jeździć, tylko misty, kuferek, siema, zrobione. Mamy coś takiego jak City Ploty w ekonomii. Rzecz, która no, jest dość prosta do ogarnięcia. Mianowicie, żeby 1 milion silvera postawić na City Plocie. I tego nie należy się bać. Jeszcze zobaczymy, co potem dalej będzie, bo teraz muszę poczekać na aukcję po prostu. Bo macie coś takiego, że jak podjedziecie do domku jakiegokolwiek, na przykład w Martloku, to macie napisane tutaj po lewej, kiedy będzie następna aukcja. No i na tą aukcję trzeba by wtedy coś wystawić, nie? Jakąś kasę, żeby w niej wziąć udział. I teraz mamy coś takiego, żeby przynajmniej 1 milion silvera położyć na takiej aukcji. Tylko to nie jest tak, że wy to stracicie. Bo powiem wam tak, jeśli położycie 1 milion silvera na taką aukcję i ją wygracie, no to jesteście w luź zarobieni. Jeśli naprawdę nie chcecie wygrać, to postawcie na pierwszy, lepszy plot najbliżej tutaj. Te ploty chodzą po kilkadziesiąt milionów przynajmniej zwykle, więc to, że wygracie, to po prostu graniczy z cudem za 1 milion. Więc to spokojnie możecie i 10 i 20 walnąć i też pewnie nie wygracie,
A jeśli wygracie, to możecie to sprzedać za dużo, dużo więcej. Szczególnie zobaczcie sobie, jak tutaj ludzie wystawiają na sprzedaż taką instant. Nie, że jakby ktoś chciał od nich odkupić, to za 240 milionów, 230 milionów, 150 milionów, 285 czy 80 milionów. Więc jak wystawicie nawet 10 czy 20, to jeśli wygracie, to i tak tyle zarobicie. Więc jeśli tutaj jest jeszcze jakaś kolejna misja na postawienie jakiejś większej sumy, to spokojnie możecie to zrobić. Jeśli nie chcecie, żeby za długo wasze pieniądze były zamrożone, bo jeśli nie wygracie, to wam po prostu to odda te pieniądze, to spokojnie, możecie stawiać tutaj na sam koniec tej aukcji. Ostatni dzień i tyle. Jeszcze jedna taka w sumie prosta porada, ale jednocześnie wymagająca bardzo dużego zaufania. Jeśli macie jakiegoś znajomego, bardzo dobrego, który pozwoli wam na chwilę potrzymać tylko pieniążki, to możecie sobie tutaj zrobić całą tą sekcję z posiadaniem jakiejś konkretnej ilości kasy. Właśnie, bo musicie to tylko przez sekundę mieć w plecaku, więc ktoś wam pożyczy 1 miliard i robicie całą kategorię. No i mu oddacie. Jakoś tak. Więc no, nie wiem dokładnie, jakie tam są misje, ale coś pewnie koło tego. Więc to jest do zrobienia chwilę, ale też ze względu na to, że to jest tak proste, no bo się wydaje, że to jest jakieś skomplikowane, ale wystarczy to przez chwilę trzymać te pieniądze. Więc wystarczy, że ktoś wam na chwilkę pożyczy te pieniądze, oczywiście musi mieć do was duże zaufanie i całą kategorię zrobicie, no powiedzmy sobie szczerze, nagrody tutaj są dość lipne, bo jakieś książeczki po 50 tysięcy, no ale 10 misji tak naprawdę na pstryknięcie do zrobienia. No nic, to by było na dzisiaj tyle. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live, macie link poniżej i piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli triki jeszcze do tego dziennika, co byście tutaj chcieli zrobić szybciej, z czym macie problemy, a postaramy się coś wymyślić. No i oczywiście, jeśli wy macie jakieś triki, to napiszcie je w komentarzach. Dzięki, że wpadliście, do następnego.